Otwieram 74. zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń w dniu 23 lutego 2024 roku. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Wójta, Pana Sekretarza, witam serdecznie Państwa Sołtysów, witam też wszystkich naszych mieszkańców. Stwierdzam, iż zgodnie z listą obecności w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. Na dzisiejszą sesję wpłynął wniosek Pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad 74. zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń jako punktu 19. punktu pod nazwą rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67 łamane przez 501 łamane przez 2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuń. I w związku z tym poddaję pod głosowanie ten wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji tegoż punktu 19. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 19, czyli rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67 łamane przez 501 łamane przez 2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za wprowadzeniem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, iż za wnioskiem głosowało 13 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, czyli bezwzględną większością głosów punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67 łamane przez 501 łamane przez 2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzekuń dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu został wprowadzony do porządku dzisiejszych obrad. W związku z powyższym kolejne punkty zmieniają swoją numerację. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, to porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu nr 73 łamane przez 2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń. Punkt trzeci, to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 rok. Punkt piąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza z siedzibą w Troszynie. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia społeczności energetycznej obejmującej powiat ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łysek, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie Organizacja Społeczności Energetycznej dla powiatu ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łysek, Kadzidło, Lelis, Troszyn, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec. Punkt siódmy to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt dziewiąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzekuń na lata 2024-2032. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu. 11. Punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały
uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i punkt 14 to też rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 15 to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka, gmina Rzekuń. Punkt 16 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Topolice, gmina Rzekuń. Punkt 17 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń, gmina Rzekuń. 18 to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzekuń. Punkt 19 to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67/501/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 września 2023 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu gminy Rzekuń dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Punkt 20 to przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok. 21 to przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 22 to sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Punkt 23 to interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. 24 odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Punkt 25 to wolne wnioski i informacje. 26 zakończenie obrad. Także bardzo bogaty dzisiaj porządek obrad. Przechodzimy do głosowania imiennego odczytanego przeze mnie porządku obrad. Pan Stanisław Kochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gerwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Jestem za. Pan Jarosław Namiotko. Jestem za. Pan Garnusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kupek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski jest dzisiaj nieobecny, pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska, jestem za. Stwierdzam, iż porządek obrad został przyjęty w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych, 13 głosami za. I punkt drugi porządku obrad to przyjęcie protokołu nr 73/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń. Protokół był dostępny do wglądu zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji. Czy macie Państwo jakieś uwagi do protokołu? Jeżeli nie, to poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 73/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Jeden wstrzymujący? Nie, to ja tu. No, okej, no. I rozumiem, że przeciw też nie ma głosu. Dziękuję wszystkim za głosowanie. Stwierdzam, iż protokół nr 73/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń został przyjęty w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych, 13 głosami za. Punkt trzeci porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? No już widzę rękę, chyba się domyślam, poproszę Pan Wójt. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, drodzy Państwo Sołtysi. Wójt Gminy Rzekuń wnosi autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok polegającą na punkt pierwszy. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dostosowuje się klasyfikacji z tytułu opłat na zezwolenie umieszczenia urządzeń w pasie drogi. Zmniejsza się w dziale 756, rozdział 75-618, paragraf 0490 w kwocie 280 tysięcy złotych. Zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 616, paragraf 0620 w kwocie 280 tysięcy złotych. Punkt drugi.
Wydziale Transport i Łączność w rozdziale drogi publiczne gminy w ramach paragrafu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania przebudowa ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu nie zwiększa się wydatków o kwotę 560 tysięcy zł. Punkt trzeci. Wydziale Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska w rozdziale oświetlenie ulicy, placów i dróg w ramach paragrafu wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego, zmniejszy się wydatki o dodatkowe 398 143 złote i 79 groszy. Punkt czwarty. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ławy kwotę dotyczącą bieżącego utrzymania świetlicy dział 921 rozdział 92 109 paragraf 42 60 w kwocie 8545 złotych i 20 groszy rozdziela się na paragraf 4020 w kwocie 2,5 tysiąca złotych, paragraf 4260 w kwocie 4,5 tysiąca złotych i paragraf 4300 w kwocie 1545 złotych i 20 groszy. Punkt 5. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rzekuń kwotę dotyczącą zakupu słupów do oznakowania ulicy w miejscowości Rzeku dział 600 rozdział 616 paragraf 4300 w kwocie 11545 złotych i 20 groszy przenosi się na paragraf 4020. Punkt 6. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Zakładzie Usługi Gminy dział 600 rozdział 995 paragraf 4010 w kwocie 4500 w celu zapewnienia wydatków na składki na funduszu emerytur pomostowych, paragraf 4780. Punkt 7. Wynagrodzenie w jednostkach oświatowych zmniejsza się o kwotę 1,285 tysięcy złotych, dział 801, rozdział 801.01, 801.04, paragraf 4790 w ramach dodatkowej subwencji, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powyższe zostanie uwzględnione w tekście jednolitym uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej po uchwaleniu przez Radę Gminy Rzekuń. Ja bym chciał tylko tutaj uzupełnić, że paragraf 7 wynika z tego, że otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą na oświatę ponad 3,5 miliona złotych, także tutaj dlatego zmniejszamy wynagrodzenia. Pozostałe rzeczy do przesunięcia też na wnioski poszczególnych sołectw Ławy, między innymi i sołectwa Rzekuń. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wpłynęła autopoprawka, więc poddaję pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 oraz uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszonej przez Pana Wójta autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za wprowadzeniem? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Czy ktoś przeciw? Dziękuję wszystkim za głosowanie. Stwierdzam, iż autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 oraz uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Rzekuń na 2024 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym w obecności 13 radnych 13 głosami za. Otwieram dyskusję w punkcie BF. Czy ktoś chciałby zabrać tutaj głos? To przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 wraz z autopoprawką. Pan Stanisław Pochowski. Pan Andrzej Dermatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Za. Pan Zdzisław Majewski, za. Pan Bogdan Mierzejewski, pan Ireneusz Mierzejewski, pan Jarosław Namiotko, pan Dariusz Olek, za. Pan Rafał Pupek, za. Pani Anna Wojsz i Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2033 wraz z przyjętą autopoprawką została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych 13 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś chciałby zabrać tutaj głos? To przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok wraz z przyjętą autopoprawką. Pan Stanisław Pochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Jestem pan Jarosław Namiotko. Jestem za. Pan Dariusz Olech. Jestem za. Pan Rafał Pupek. Jestem
Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok wraz z przyjętą autopoprawką została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych, 13 głosami za. Punkt 5 porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Rzekuń w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza z siedzibą w Trąszynie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę pana wójta. Chciałbym tylko uzupełnić, że Lokalna Grupa Działania LGBT Zaścianek Mazowsza to jest grupa, z którą współpracujemy od dawna. Jest ona skuteczna nie tylko jeśli chodzi o samą współpracę z gminą, bo przypomnę tylko, że dzięki tej współpracy powstały miejsce integracji lokalnej aktywności, które wybudowaliśmy w Zawielu, w Laskowcu, w Rozborach, w Cybelinie. A w chwili obecnej też dostaliśmy kolejne dofinansowanie, gdzie będziemy zakupowali agregat prądotwórczy, kochane zjeżdżalnie. Bo tutaj przypomnę, że praktycznie każde sołectwo jakąś imprezę większą czy mniejszą mamy, te zjeżdżalnie wynajmujemy, natomiast będziemy tutaj mogli po prostu korzystać ze swoich, natomiast to też są dofinansowania dla działalności kół gospodyń wiejskich, ale też klubów seniorów, także stąd też wola gminy Rzekuń w uczestnictwie właśnie między innymi w lokalnej grupie działania. To pan sekretarz mi podpowiada jeszcze, że otrzymaliśmy też dość dużą kwotę, jeżeli chodzi o zagospodarowanie kamianki. Umowa zostanie podpisana 26 bodajże lutego, także tam jest ponad 500 tysięcy złotych. Też właśnie z tego instrumentu tutaj korzystamy, więc infrastruktura sportowo-rekreacyjna też powstaje dzięki właśnie współpracy z LGD Zaścianek Mazowsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dziękuję. I poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Sprawiedliwych Usług i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza z siedzibą w Trąszynie. Pan Stanisław Kłochowski. Jestem za. Pan Andrzej Hepatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski, pan Bogdan Mierzejewski, pan Ireneusz Mierzejewski, pan Jarosław Namiotko, pan Dariusz Olek, pan Rafał Pupek, pani Anna Wojś i Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Rzekuń i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza z siedzibą w Trąszynie została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych, 13 głosami za. Punkt 6 to jest projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia społeczności energetycznej obejmującej powiat ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lenis, Stroszyn, Goborowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie Organizacja Społeczności Energetycznej dla powiatu ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lenis, Stroszyn, Goborowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę w takim razie obowiązkowo pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie dziękuję. I poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały.
Członkowie komisji na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia społeczności energetycznej obejmującej powiat ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lewis, Troszyn, Gonorowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie Organizacja Społeczności Energetycznej dla Powiatu Ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lewis, Troszyn, Gonorowo, Baranowo, Czarnia i Myszyniec. Pan Stanisław Bochowski. Jestem za. Pan Andrzej Kierpatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski, pan Bogdan Mierzejewski, pan Ireneusz Mierzejewski, pan Jarosław Namiotko, pan Dariusz Olech, pan Rafał Pupek, pani Anna Wojsz i Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia społeczności energetycznej obejmującej powiat ostrołęcki oraz gminy Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lewis, Troszyn, Gogorowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec i realizacji projektu o nazwie Organizacja Społeczności Energetycznej dla Powiatu Ostrołęckiego wraz z gminami Czerwin, Rzekuń, Łyse, Kadzidło, Lewis, Troszyn, Gogorowo, Baranowo, Czarnia, Myszyniec została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych 13 głosami za. Kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego komisji rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie komisji rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. I poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego komisji budżetu i oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie komisji budżetu i oświaty na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. I poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego komisji infrastruktury technicznej, rolnictwa i ochrony środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu uchwały. Członkowie komisji technicznej, infrastruktury technicznej i rolnictwa, ochrony środowiska, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji skarg i wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń. Pan Stanisław Kochowski. Jestem za. Pan Andrzej Kierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Za. Pan Jarosław Namiotko. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Pupek. Za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych 13 głosami za. Punkt 8 porządku obrad to projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego komisji rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie komisji rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. I poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego komisji budżetu i oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. I dziękuję. I poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dziękuję. I poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały.
członkowie komisji składają wniosków i petycje, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekun i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pan Stanisław Bochowski. Pan Andrzej Gierwatowski. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Konopka. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Pan Bogdan Mierzejewski. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Dariusz Olek. Pan Rafał Kubek. Pani Anna Wojsz. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych 13 głosami za. Kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzekun na lata 2024-2032. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pana wójta poproszę bardziej. Ja tylko dodam, że dzięki tym uchwałom właśnie, które podejmujemy teraz odnośnie wyrobów azbestowych, będziemy mieli możliwość kontynuowania programu zwalczania tego azbestu na terenie gminy Rzekuń, więc będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z których będziemy mogli finansować z kolei odbiór tych wyrobów azbestowych od mieszkańców. Także to jest ważna uchwała, za chwilę będziemy aplikowali o środki zewnętrzne, tak żeby ten azbest nie tylko z dachów, ale też z terenu gminy Rzekuń znikał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dziękuję i poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skargi, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzekuń na lata 2024-2032. Pan Stanisław Bochowski. Jestem. Pan Andrzej Gierwatowski. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Pan Bogdan Mierzejewski. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Dariusz Olek. Pan Rafał Kubek. Pani Anna Wojsz. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rzekuń na lata 2024-2032 została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych 13 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuń. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo i poproszę pana Jarosława Namiotka, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Dziękuję i poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej,
publicznej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję i poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I dziękuję i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Pan Stanisław Mochowski. Pan Andrzej Gierwatowski. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Konopka. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Pan Bogdan Mierzejewski. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Dariusz Olek. Pan Rafał Pupek. Pani Anna Wojsz. I Małgorzata Żebrowska, jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych, 13 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję i poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dziękuję. Poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej na wspólnym posiedzeniu uchwały pozytywnie zrobili projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiem, o co chodzi. I poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok. Pan Stanisław Mochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski, pan Bogdan Mierzejewski, pan Ireneusz Mierzejewski, pan Jarosław Namiotko, pan Dariusz Olek, pan Rafał Pupek, pani Anna Wojsz i Małgorzata Żebrowska, jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 13 radnych, 13 głosami za. Punkt 12 porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Na wspólnym posiedzeniu komisji wspólnie wybrały skład komisji do przeprowadzenia komunalizacji działek zgodnie z projektem uchwały. I teraz przejdziemy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, w którym paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa działki nr 704 położonej w obrębie rzeku w następującym składzie. Pan Bogdan Mierzejewski, przewodniczący komisji, Stanisław Mochowski, członek komisji Ireneusz Mierzejewski, członek komisji Jarosław Namiotko, członek komisji Dariusz Olek, członek komisji. Czy pan wójt chciałby coś powiedzieć, słyszałam? Poprosimy. Przed głosowaniem wypadało. Tak nieśmiało chciałem. Tak nieśmiało, poprosimy. Szanowni Państwo, komisja inwentaryzacyjna odnośnie przyjęcia gruntów w trzech miejscowościach. Pierwsza miejscowość to Rzekuń, druga miejscowość to Cbelina, trzecia miejscowość to Borawa. Pierwsza miejscowość w samym Rzekuniu jest to taka nieruchomość, którą chcemy przejąć, tak zwany skrót między ulicą Mazowiecką a Szkolną. To jeszcze jak były małe, to tamtędy skracaliśmy sobie drogę. Natomiast jest to teren w chwili obecnej bardzo problematyczny z tego względu, że jest on nieuregulowany i są problemy, jeżeli chodzi o własności i szerokość tej drogi.
My oczywiście tę drogę tutaj utrzymujemy, tak żeby pomóc mieszkańcom. Natomiast chcemy dokonać procesu komunalizacji. Ona trwa dość długo już, bo pracujemy na ten trzeci rok. Natomiast no, widzimy tutaj świadków tunelu i szczęśliwie myślę, że do końca byśmy ten proces tutaj doprowadzili, przy czym zwiększylibyśmy bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ruch tutaj przy tym minirondzie w samym Brzeguniu. Druga nieruchomość, a właściwie trzy nieruchomości, to są w miejscowości Dzbenin, które chcemy tutaj skomunalizować. Pierwsza to jest, myślę, o tej plaży, o której rozmawiamy od dłuższego czasu. Nie mogliśmy nawet piasku teraz tam wysypać z tego względu, że jest to teren wspólnoty. Natomiast chcemy ten teren przejąć. Ja rozmawiałem już trochę z sąsiadami, więc w momencie, kiedy przejmiemy teren, będziemy mieli możliwość, żeby trochę tego gruntu obok dokupić, tak żeby tam zrobić taką, no można powiedzieć, strefę rekreacji dla mieszkańców, taką mini plażę. Chociaż się migam przy takim określeniem, ale piasku byśmy tam nasypali. Można by w siatkówkę pograć, także myślę, że takie dobre miejsce do spędzania czasu z rodzinami i z dziećmi na właśnie w samym Dzbeninie. Druga to jest taka działka, która ma hektar 70, też w miejscowości Dzbenin nad samą rzeką. No w chwili obecnej tam trzeba dużo porządku porobić, ale to też taki teren liczy i w chwili obecnej jest i trzecia koło szkoły. To tutaj chcielibyśmy dalej chcielibyśmy ten proces komunalizacyjny pociągnąć i zrobić po prostu porządek. Tu po tym pierwszym przyjęciu widać, że my te działki zagospodarowujemy, więc warto to robić. No i najważniejsze w chwili obecnej to są działki w miejscowości Borawę. W miejscowości Borawę koło OSP. Tam jest taki mały fragment, który chcemy skomunalizować. To jest taka droga dojazdowa, która właśnie do Ochotniczej Straży Pożarnej. No i przede wszystkim tak zwana baza, czy pobyłym SKR, że tu jest prawie pół hektara, ponad pół hektara ziemi. W chwili obecnej wiemy, że to fatalnie wygląda. Przez 5 lat mieszkańcy proszą, żeby zrobić z tym porządek i no rzeczywiście my się staramy. No ale jestem 5-6. No ale ja wiem, no to tak, że mieszkańcy się starają od dawna, ale odkąd my tutaj jesteśmy, to pamiętam od pierwszego zebrania zawsze było pytanie, co z tą bazą. Jest to rzeczywiście teren problematyczny. Mieszkańcy zgłaszają potrzebę, żeby powyżynać drzewa, ponieważ zagrażają bezpieczeństwo tym sąsiadom. Z drugiej strony no są tam osoby, które, no można powiedzieć delikatnie mówiąc, nadużywają alkoholu, właśnie tam się zmroziły. I gościnności wsi, więc to jest tam nawet powiedziałbym, że niebezpiecznie w chwili obecnej, także naszym celem jest przejęcie tego gruntu. Ja bym chciał zburzyć wszystkie budynki, które tam są, właściwie to są pozostałości po tych budynkach, wyrównać cały teren, zmulczować i to jest półhektarowa działka, która może posłużyć i chciałbym, żeby posłużyła nam jako strefa rekreacji dla młodzieży właśnie w miejscowości Borawę. Z tego względu, że jest tam na dzień dzisiejszy miejscowość, która liczy już prawie 1000 mieszkańców, więc jest porównywana do miejscowości takich jak Ławy, no trochę mniejsza od Laskowca i Dzbenina. Natomiast duża, która posiada jeden malutki plac zabaw, więc ta strefa taka myślę, że sportowo-rekreacyjna jak najbardziej by się tam w tej miejscowości przydała. W tych trzech sołectwach chcemy zrobić, no w Brzeguniu to sam porządek mogę powiedzieć, tak, bo tu trzeba to prawo uregulować, te granice. Natomiast w samym Dzbeninie, a przede wszystkim w Borawem, to są działki, o które my od dłuższego czasu zabiegamy, pozwolą nam na zrealizowanie fantastycznych inwestycji właśnie dla mieszkańców w tych miejscowościach. Dziękuję. Dziękuję bardzo hurtem, a teraz musimy to rozdzielić na części. Więc wracam do tego, co powiedziałam wcześniej. Najpierw głosowanie imienne w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, tej dotyczącej miejscowości Rzekunia, a dopiero potem pozostałe. Przypomnę, komisja w składzie: Bogdan Mierzejewski przewodniczący, Stanisław Bochowski, Ireneusz Mierzejewski, Jarosław Namiotko i Dariusz Olek, członkowie komisji. I przechodzimy do głosowania imiennego. Pan Stanisław Bochowski. Przyjmuję. Pan Andrzej Pierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Ścisław Majewski. Pan Bogdan Mierzejewski. Przyjmuję. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Dariusz Olek.
Wyszedł już. Pan Rafał Pupek. Za. Pani Anna Wojsz. Za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych, 7 głosami za, przy 4 wstrzymujących się. Po prostu członkowie komisji się wstrzymali, chociaż wcześniej wyrazili zgodę. Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Czy teraz jest to komisja w sprawie komunalizacji działów zgodnie z projektem uchwały i to dotyczy miejscowości Zbeni. Przechodzimy do... Czy ktoś chce jeszcze coś powiedzieć w tym punkcie? Pan Wójt wszystko wyjaśnił, więc zostawiamy. Więc nazwa jest taka. Głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, w którym paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, działek numer 20/40/121/2 położonych w obrębie Zbenin, gmina Rzeku i Komisja Inwentaryzacyjna w składzie. Bogdan Mierzejewski, przewodniczący, Stanisław Bochowski, Ireneusz Mierzejewski, Jarosław Namiotko, Dariusz Olek, członkowie komisji. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie powołania tejże komisji inwentaryzacyjnej. Pan Stanisław Bochowski. Wstrzymuję się. Pan Andrzej Gerwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski, pan Bogdan Mierzejewski, pan Ireneusz Mierzejewski, pan Jarosław Namiotko, pan Dariusz Olek, nie wrócił. Pan Rafał Kubek, pani Anna Wojsz i Małgorzata Żebrowska, jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych, 7 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. A gdzie jest czwarty? Dokładnie, nie? A dwóch bierze jest, okej, jeden bierze jest i się schował. Dobra, to jeszcze raz. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych, 7 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się. Rozpatrzenie projektu, punkt 14. To projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Skład komisji ten sam. I tylko paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, działki numer 391 położonej w obrębie Borawy, gmina Rzeku i komisja w składzie jak poprzednio. Bogdan Mierzejewski, przewodniczący, Stanisław Bochowski, Ireneusz Mierzejewski, Jarosław Namiotko i Dariusz Olej. Trzy działki były w Zbeninie. Działki numer 388, 391 i 1312 położonej w obrębie Borawy, gmina Rzekut i skład komisji, tak jak mówiłam poprzednio. Bogdan Mierzejewski, przewodniczący, Stanisław Bochowski, Ireneusz Mierzejewski, Jarosław Namiotko i Dariusz Kolek, członkowie.
i głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie powołania tejże komisji inwentaryzacyjnej. Pan Stanisław Mochowski. Pan Andrzej Gierwalowski. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Konopka. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Pan Bogdan Mierzejewski. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Rafał Pupek. Pani Anna Wojsz. I Małgorzata Żydrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych, 7 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się. I punkt 15 porządku obrad to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka, Gmina, Rzekuń. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Dziękuję i poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dziękuję i poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję i poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kamianka, Gmina Rzekuń. Pan Stanisław Mochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Jestem za. Pan Jarosław Namiotko. Jestem za. Pan Rafał Pupek. Jestem za. Pani Anna Wojsz. I Małgorzata Żydowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kamianka, Gmina Rzekuń została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych, 12 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Topolice, Gmina Rzekuń. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jak nie chcę dyskutować, to poproszę. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Topolice, Gmina Rzekuń. Pan Stanisław Mochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Pan Bogdan Mierzejewski. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Dariusz Olek. Nie wrócił jeszcze. Pan Rafał Pupek. Jestem za. Pani Anna Wojsz. I Małgorzata Żydrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Topolice, Gmina Rzekuń została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych, 12 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń i Gmina Rzekuń. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu uchwały. Dziękuję. Poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej na wspólnym posiedzeniu
Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję i przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez gminę Rzeków nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzeków gmina Rzeków. Pan Stanisław Mochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzyjewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzyjewski. Pan Jarosław Namiotko, pan Dariusz Olek, dalej, pan Rafał Pupek, pani Anna Wojsz i Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez gminę Rzeków nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzeków gmina Rzeków została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych 12 głosami za. Punkt 18 to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeków. Otwieram dyskusję w tym punkcie i poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Dziękuję. Poproszę pana Jarosława Namiotko, przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Dziękuję. I poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej w wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie tegoż projektu uchwały. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rzeków. Pan Stanisław Kochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław jestem Majewski, za. Pan Bogdan Mierzyjewski, pan Ireneusz Mierzyjewski, za. Pan Jarosław Namiotko, pan Rafał Pupek, pani Anna Wojsz i Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 12 radnych 12 głosami za. Punkt 19 to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67/501/2023 Rady Gminy Rzeków z dnia 19 września 2023 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzeków dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeków. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? To przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 67/501/2023 Rady Gminy Rzeków z dnia 19 września 2023 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzeków dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeków. Pan Stanisław Nochowski zniknął. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Pan Bogdan Mierzyjewski. Pan Ireneusz Mierzyjewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Rafał Pupek. Jestem za. Pani Anna Wojsz. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 67/501/2023 Rady Gminy Rzeków z dnia 19 września 2023 roku dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Rzeków
dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Brzegunie została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 11 radnych 11 głosami za. Punkt 20 to... przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rzekłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie i przechodzimy do głosowania imiennego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rzekłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok. Pan Stanisław Pochowski. Pan Andrzej Kierkatowski. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Konopka. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski, pan Bogdan Mierzejewski, pan Ireneusz Mierzejewski, pan Jarosław Namiotko, pan Rafał Kupek, pani Anna Wojś i Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 11 radnych 11 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Otwieram dyskusję w tym punkcie i przechodzimy do głosowania imiennego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pan Stanisław Pochowski. Pan Andrzej Kierkatowski. Pan Rafał Kaczmarczyk. Nie wrócił. Pan Jerzy Konopka. Pani Lucja Łada. Pan Zdzisław Majewski. Pan Bogdan Mierzejewski. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Jarosław Namiotko. Pan Rafał Kupek. Pani Anna Wojś. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż wyżej wymieniona uchwała została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 11 radnych 11 głosami za. Punkt 22 to sprawozdanie z działalności wójta gminy Rzekłów w okresie między sesjami. Bardzo proszę teraz pana wójta o zabranie głosu. Przetargi, które są w procedurze, remont i przebudowa dróg w miejscowości Laskowiec Rzekłów oraz Cpegnie wraz z zbędną infrastrukturą. Przetarg jest w przygotowaniu, najprawdopodobniej albo już jest zamieszczony na stronie internetowej, albo w poniedziałek do południa będzie na stronie internetowej już zamieszczone. Podpisane umowy przetargowe Miejskiej Integracji Lokalnej Aktywności w miejscowości Kamianka. Planowana data podpisania umowy 26 lutego 2024. Będziemy przekazywali prac budowy. Zakup w obrocie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekłów w celu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Planowana data podpisania umowy 26 lutego 2024. W poniedziałek jedziemy podpisać umowę już. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Rzekłów w trakcie realizacji. Otrzymane dofinansowanie zewnętrzne Mazowsze dla strażnic pożarniczych OSP 2024, przyczepa dla OSP Rzekłów 15 tysięcy złotych. Mazowsze dla sportu 2024, budowa boisk do siatkówki plażowej w miejscowości Rzekłów, gmina Rzekłów 226 730 zł. Mazowsze dla lokalnych centrum budowa świetlicy wiejskich w przydołach starych, etap drugi 200 tysięcy złotych. Tutaj odciążamy budżet, kolejne dofinansowanie zewnętrzne na tą inwestycję. Podobnie jest tak naprawdę też przy inwestycji wcześniejszej, czyli budowa boiska do siatkówki plażowej, bo ja przypomnę, że tutaj mamy środki finansowe w kwocie prawie 2 milionów z Polskiego Ładu, natomiast każda taka dotacja odciąża nam tutaj budżet. Miejskiej Integracji Lokalnej, Miejskiej Integracji Miast. Mazowsze dla Sołek, zagospodarowanie działki gminnej nr 155 w miejscowości Cbegi 15 tysięcy złotych, to jest już otrzymane dofinansowanie zewnętrzne. Miast dla Sołek, zagospodarowanie terenu przylegającego do ogrodzenia świetlicy poprzez karczowanie, równanie i posianie trawy w miejscowości Przydły Stary gmina Rzekłów 15 tysięcy złotych. Tutaj również budujemy tą świetlicę, mamy dofinansowanie zewnętrzne, natomiast te 15 tysięcy złotych to
to jest dodatkowe dofinansowanie zewnętrzne, tak żebyśmy mogli zrobić porządek wokół tej świetlicy. Dziękuję. Dziękuję, no nie poznaję pana. Widzicie, co to robi sprawa? Wszyscyśmy się spodziewali dłuższej mowy. Przepraszam, ale skróciłem specjalnie sprawozdanie, czy było syntetycznie tym razem. Nie no, bardzo się cieszymy, dziękujemy za, za sprawność. Szóstka z plusem. A my przechodzimy do punktu 23. Jest to punkt o nazwie interpelacje, zapytania Państwa radnych i sołtysów. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To jest ten moment. No to zamykam dyskusję. Punkt 24 traci aktualność, ponieważ są to odpowiedzi na interpelacje i zapytania Państwa radnych i sołtysów. Przechodzimy do punktu 25. To wolne wnioski i informacje. Nie mamy, zamykam. No i punkt 26 to zakończenie obrad. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w obradach. Zamykam oficjalnie obrady 74. Zwyczajnej sesji Rady Gminy Brzegów. Dziękuję.